Cześć, z tej strony Torpedo. Na dzisiejszym nagraniu przedstawię Wam cztery rynki, które aktualnie obserwuję. Przedstawię Wam moją analizę tych rynków. Powiem, czego się w najbliższym czasie spodziewam od tych rynków. Pierwszym z tych rynków jest Nasdaq. Mieliśmy na Nasdaqu wieloletni trend wzrostowy, który tym ruchem został złamany. Dostaliśmy złamanie tego trendu. Cena dotarła nam tutaj do zielonej strefy, strefy popytowej. Strefa ta odpowiada za podtrzymanie trendu. Czyli teoretycznie i technicznie rzecz biorąc, moglibyśmy dalej kontynuować ten trend wzrostowy. Ale jak wiemy, ten trend za plecami został złamany. I ja sobie opisałem to w ten sposób, że dostaliśmy tutaj jakąś falę, pierwszą falę w trendzie spadkowym. Ten ruch opisuję sobie jako falę A. Tutaj sobie opisuję falę B, która jest korektą płaską. I to, co tutaj mamy, to oznaczam to jako fala C. W tym momencie dotarliśmy do poziomu zakończenia tej korekty, czyli do tej czerwonej strefy. I w tym momencie, aktualnie w tej sytuacji, jestem mocno prospadkowy na tym rynku. Nie wiem jeszcze, na ile ta strefa będzie silna, jakie spadki stąd otrzymamy, ale przyglądam się już powoli, szukam sygnału. Mamy dzisiaj środę, więc na razie nie będziemy sobie tutaj obserwować formacji, ale gdyby ta formacja się tutaj na koniec tygodnia zamknęła, no to będzie dodatkowym potwierdzeniem do tego, że strefa zadziałała. Idziemy sobie na interwał dniowy. Też mamy jeszcze godzinę do zamknięcia rynku, więc też nie będziemy oceniać tej formacji. Z grupowiczami już podejmowaliśmy pierwsze próby shortowania w tym swingu. Część skaszowaliśmy, reszta została zamknięta na break-even. Dodatkowym potwierdzeniem do tego, że ta strefa zadziałała, byłoby wybicie tego dołka, czyli tej przerywanej linii. Jeżeli ten dzisiejszy dzień praktycznie za tą godzinę zamknie się formacją spadkową, to w dniu jutrzejszym będziemy prawdopodobnie szukać testu tej formacji. Albo w formie struktury, albo po prostu klasycznie sobie wyznaczymy, zmierzymy sobie tą formację siatką FIBO. Zmierzymy tą formację siatką FIBO i, przepraszam, tutaj, i wyznaczymy sobie poziom 50% tej formacji, czyli zajęcie pozycji będzie miało miejsce od tego poziomu. Jak sobie to zaznaczymy w ten sposób, to o, stop loss nad szczytem i takiego trade'a będziemy szukać. Technicznie rzecz biorąc, to miejsce tutaj ma szansę sprowadzić nas nawet do wybicia tego dołka. Jeżeli rozłożymy sobie siatkę FIBO dla całego tego trendu wzrostowego, to co tutaj nam się dzieje, to co tutaj widzimy, może być korektą tego trendu. Czyli to może być fala A, to mogła być fala B i fala C może nas doprowadzić nawet do tych poziomów. Ja nie mówię, że nas doprowadzi, ale to też biorę pod uwagę. Czyli tak jak mieliśmy ten wzrostowy i naturalnym jest to, że kiedyś do tego trendu przyjdzie trójfalowy ruch korekcyjny. Nie wiem jeszcze, czy ta korekta będzie miała taką formę, czy będzie miała wyjście przez szczyt, to jest akurat odległy temat, ale na tę chwilę interesuje nas to, co będzie się działo tutaj w tej strefie. Jakby tutaj już mamy formację czteroświecową gwiazdy wieczoru, jest to dobry sygnał. Mamy też wysokie RSI, więc to jest dodatkowym potwierdzeniem, że ten rynek jest przegrzany i może chcieć wykonać co najmniej jakąś korektę. Drugi rynek, który obserwuję,
To jest dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego. Na tym rynku sytuacja wygląda w ten sposób. Też mieliśmy trwający prawie 30 lat trend spadkowy, który został pokonany tym ruchem. Czyli dostaliśmy złamanie trendu. Po czym? Dla tego ruchu dostaliśmy korektę pędzącą. Strukturę korekty pędzącej, która dotarła do poziomu zakończenia korekty, do strefy popytowej i dostaliśmy już pierwszy wzrost. Jednak ten wzrost został zahamowany przez strefę wynikającą z powtórzenia tej fioletowej korekty. Jeżeli sobie zejdziemy na niższy interwał, ja sobie rozszyfrowałem ten ruch w ten sposób. Tutaj mieliśmy strefę powtórzenia korekty, czyli zgodnie z obowiązującym trendem wszystko, co odbywa się w tą stronę, jest impulsem. Niemniej jednak ponownie ten wzrost złamał ten trend za plecami, dlatego ja oznaczyłem sobie ten szczyt jako 1 lub A. Jedynka dla nowo budującego się trendu lub fala A jako fala korekty dla tego trendu za plecami. Dla scenariusza spadkowego, jeżeli przyjmujemy, że to jest fala A, to teraz oczekujemy trójfalowego ruchu fali B, który nam się właśnie wykonał. Naturalnym będzie to, że po fali B dostaniemy falę C, która dotrze nam do poziomu zakończenia korekty, czyli do tej czerwonej strefy podażowej. Dla scenariusza wzrostowego również dostaliśmy czytelny układ korekcyjny, czyli również dostaliśmy falę A, trójfalowy ruch fali B i falę C, która dotarła do poziomów zakończenia korekty, czyli do tej zielonej strefy popytowej. Pierwsze próby handlu już na grupie mieliśmy tutaj po tym sygnale, po tej formacji dwuświecowej, tutaj na test. Udało nam się doprowadzić pozycję do tej strefy podażowej, która wynika z powtórzenia właśnie tej korekty. Akurat w drugą stronę niestety nie udało mi się zająć pozycji, dlatego na ten moment odsunąłem się od tego rynku ze względu na to, że jesteśmy, tak powiem, pomiędzy młotem a kowadłem. Czyli mamy istotne miejsce do wzrostów oraz istotne miejsce do dalszych spadków. Dopóki cena nie pokona tej czarnej linii, nie będę podejmował na razie próby zajmowania pozycji długich. I skłaniam się ku temu, że fala C, która bardzo często lubi być pięciofalowa, da nam jeszcze jedno wybicie tego dołka, czyli tej przerywanej linii. Ja sobie zaznaczyłem alarm na tej linii i za każdym razem, jeżeli cena po wybiciu tego dołka zbuduje formację wzrostową w tej zielonej popytowej strefie, to za każdym razem będziemy razem z grupowiczami podejmować próby zajęcia kolejnych pozycji długich. Jeżeli sobie porównam te dwa scenariusze, to potencjał dla tych pozycji długich stąd mamy naprawdę spory. Czyli przyjmując, że gdybyśmy na przykład dotrzymali te pozycje, które zajęliśmy tutaj, możemy zrobić naprawdę bardzo fajny wynik. Cześć, tu Iniku z Trade Wars. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym Ci podziękować za to, że z nami jesteś. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. I lajka, czy może nawet komentarz, by przy okazji dać znać algorytmowi YouTube, aby nie podcinał nam skrzydeł i pozwolił się dalej rozwijać. To tyle z mojej strony. Do boju, traderzy i inwestorzy. Tak, do krawędzi tej strefy to mamy 30 do 1. Także bardzo mocno z grupowiczami obserwujemy ten rynek i tak jak powiedziałem, będziemy wspólnie próbować podejmować jakieś kolejne próby, jeżeli cena wybije ten dołek. Jeżeli natomiast pokona tą czarną linię, no to spróbujemy po korekcie dołączyć do dalszych wzrostów. Kolejne dwa rynki, które chciałbym pokazać, to w zeszłym tygodniu omówił je Sweet Potato Alabama w swoim nagraniu. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam do obejrzenia czwartkowego filmu. Bo my razem ze Sweet Potato Alabama handlujemy te same rynki, razem pracujemy, mamy wspólny wątek, handlujemy razem te same rynki, co nam pozwala znaleźć więcej ciekawych, istotnych miejsc. No, dwie pary oczu obserwują te rynki, także
o wiele więcej jesteśmy w stanie znaleźć. Przypomnę tylko lub nakreślę tak na szybko sytuację na tym rynku. Zbudowano tutaj struktura korekty płaskiej, która już dotarła do zielonej strefy, strefy popytowej, do miejsca, w którym ta korekta może się zakończyć. Z tym, że zaobserwowaliśmy też ostatnio, że ten rynek, w szczególności fala C, czyli jeżeli korekta płaska wygląda w ten sposób, to ten odcinek to jest dokładnie ten. Obserwowaliśmy, że w fali C pojawia się bardzo dużo pięciofalowych ruchów. I dostaliśmy raz, dwa, trzy, cztery i teraz trwa tutaj fala piąta, w której znów dostaliśmy jedynkę, dwójkę, trójkę i właśnie w dniu dzisiejszym powtórzyła nam się ta korekta, czyli dała nam falę czwartą i ta fala tutaj również w środku miała pięć fal. Niestety nie udało nam się dzisiaj zająć pozycji, ponieważ mamy taką zasadę, że zawsze czekamy na formację. Jak się ta formacja zbuduje, no to sobie ją mierzymy, wyznaczamy 50% taką strefę i zajmujemy sobie pozycję dopiero w momencie, kiedy nas jakaś świeca wróci i przetestuje nam tą formację. No pozwala nam to zająć troszeczkę ciaśniej pozycję. Na ten moment do rynku nam się nie udało dołączyć, akurat na tej świecy były dane z rynku kanadyjskiego, więc no niestety była dosyć mocno dynamiczna. Ale będziemy też próbować w dniu następnym. Tak samo możemy sobie wyznaczyć strefę testu tej formacji. Czyli te 50%. Niestety, gdybyśmy zajmowali pozycję tutaj na krawędzi tej strefy, to niestety byłoby bardzo daleko do stop lossa i ten handel mógłby być średnio opłacalny, prawda? Czy gdzieś tam do dołka. No jest te 3-1, ale nikt nie powiedział, że te 3-1 na pewno dostaniemy. Dlatego polecam Wam też taką taktykę, że jeżeli mam taką dużą formację, gdzie nie opłaca mi się handel na test, to schodzę sobie na niższy interwał, na przykład na godzinowy. I jeżeli na godzinowym dostanę wzrost i w tej strefie dostanę jakąś tam formację dwuświecową czy jednoświecową, to wtedy po tej formacji zajmę sobie pozycję. Pozwoli mi to zmniejszyć ten stop loss z takiego do na przykład takiego, tak? Już 3 do 1 już będę miał w tym miejscu. Jakbym zajmował w tym miejscu, to w ten sposób zajmował pozycję, to dopiero w tym miejscu. Także też polecam ten sposób. Jeżeli na przykład interwał godzinowy nam nie da jasnego sygnału lub też ta formacja będzie za duża, no to wtedy sobie zejdę na interwał 15-minutowy i na interwale 15-minutowym postaram się znaleźć kolejną spadkową formację. Mając na uwadze też fakt, że rynek ten zaliczył istotne miejsce do wzrostów, też będziemy starali się tutaj szukać jakiejś struktury korekcyjnej do zajęcia pozycji długich. Ale to akurat jeszcze jest troszeczkę świec musi się dorysować, więc na ten moment ciężko sobie wyznaczyć jakieś istotne miejsce. Niemniej jednak ta formacja interwału 4-godzinowego jest jak najbardziej do handlu. Więc jeżeli się tylko cena w tym miejscu pojawi, no to na niższym interwale będę sobie szukał z grupowiczami sygnału do zajęcia pozycji short. I drugim z tych rynków, który omawiał w zeszłym tygodniu i tutaj to Alabama, to euro do franka szwajcarskiego. Przypomnę tylko na szybko, że mamy trend spadkowy i cena nam zareagowała spadkami ze strefy powtórzenia tej korekty. Czyli zgodnie z trendem powinniśmy cały czas szukać pozycji short. Niemniej jednak w dołku tutaj zbudowała nam się formacja wzrostowa i zbudowała nam się czytelna struktura dla korekty nieregularnej. I zbliżamy się powolutku do miejsc, w którym ta korekta może się zakończyć. Także brakło nam tutaj odrobinę do tej strefy, także jeżeli tylko cenę, już mam alarmowany ten dołek, że jeżeli tylko ta cena się znajdzie w tej zielonej strefie,
No to każda formacja, która się pojawi wzrostowa, będzie podejmowana próba zajęcia pozycji długich. Tymczasem jeszcze mamy przed sobą strefę podażową, która wynika z powtórzenia tej oto korekty. Ten impuls jest dużo słabszy od tego impulsu, więc jak najbardziej ta strefa jest do handlu, więc jeżeli ta cena dotrze do tej strefy, z tym, że krawędź tej strefy jest, że tak powiem, najsilniejsza, no ale całą strefę biorę pod uwagę. Jeżeli tak mówię, dotrze tutaj, jeżeli cena tutaj dotrze, to będziemy z grupowiczami próbowali znaleźć jakąś formację, która też da nam ciasno zająć pozycję. I targetem dla shortów z tej strefy będzie wybicie tego dołka. Także też dosyć spory dystans do pokonania, także jeżeli uda się zająć w miarę ciasną pozycję, też można zrobić fajny RR. Także ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, do usłyszenia.